Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o kosztach podróżowania naszego. Zatem tematem dzisiejszego odcinka jest tak zwany eco-driving. Co to jest, jak stosować? Zapraszam. Największym naszym kosztem podróżowania autem jest oczywiście koszt paliwa, które zużyjemy podczas jazdy. Od paru lat moda na jazdę, tak zwany eco-driving, czyli ekonomiczną jazdę. Coraz więcej kierowców stosuje tą metodę i to z powodzeniem. Jak jeździć, aby jak najmniej nasze auto zużywało paliwa? Otóż od samego początku, jeżeli wsiadamy do auta, jest chłodno, podstawowa rzecz, nie rozgrzewamy auta na postoju. Z jakiego powodu? Tak jak i w poprzednich odcinkach, na niejednej rozmowie z ekspertem mówiliśmy o tym, że auto rozgrzewa się najszybciej podczas jazdy, czyli pod obciążeniem. Dodatkowo, jeżeli rozgrzewamy auto na postoju, możemy mieć dodatkowe koszty z powodu mandatu, które może nam Straż Miejska po prostu nałożyć na nas, bo taka rzecz, rozgrzewanie auta pod blokiem i skrobanie szyb, jest zabroniona. Także, aby zaoszczędzić już parę litrów w skali roku, ruszamy w drogę zaraz po uruchomieniu silnika. Następną rzeczą jest, aby zaoszczędzić jeszcze więcej paliwa, jak najwięcej hamujemy silnikiem. Dlaczego? Szanowni Państwo, wszystkie auta benzynowe czy też diesla podczas hamowania silnikiem system odcina dopływ paliwa. Czyli jeżeli odcina dopływ paliwa, silnik nie zużywa nawet kropelki. Dlatego niektórzy kierowcy, gdy wyrzucają na luz, myślą, że nie zużywają paliwa, bo się toczą na luzie. Tak nie jest, bo silnik przecież pracuje na wolnych obrotach i automatycznie jakieś paliwo musi zużywać. Także hamujemy jak najwięcej silnikiem. Kolejna rzecz. Jeździmy, proszę Państwa, jak najbardziej płynnie się da. Czyli ruszamy bez zbędnych przyspieszeń. Zmieniamy biegi przy około 2000 obrotów na minutę. Przewidujemy sytuację na drogach. Czyli przewidujemy, że za chwilę może się zapalić czerwone i zbędnie nie przyspieszamy, żeby potem ostro zahamować. Staramy się również przewidzieć, jakie inni użytkownicy drogi zrobią manewry. Również sposób wyboru drogi do miejsca docelowego również może mieć znaczenie, szczególnie w dłuższych trasach. Tak jak Suwałki może nie są wielkim miastem, ale różni się jazda ulicą Pułaskiego od jazdy ulicą Reja. Jeżeli Państwo jeżdżą tymi dwoma na przykład ulicami, zauważą Państwo, szczególnie w wieczornym okresie, na ulicy Reja światło zielone włącza się automatycznie w momencie zbliżania się do skrzyżowania, czy też do przejścia dla pieszych. Dlatego może czasami jeden raz czy dwa razy, może nie robi to jakiejś różnicy, ale może w skali roku, gdybyśmy wybrali inną trasę, może by się to przełożyło na jakieś wymierne korzyści. Kolejną rzeczą, jaką możemy jeszcze zrobić, aby zaoszczędzić troszeczkę paliwa, jest wyłączenie zbędnych urządzeń w samochodzie. Jeżeli nie jest temperatura dokuczliwa, w jakim celu jeździć na klimatyzacji? Włączona klimatyzacja powoduje obciążenie silnika i automatycznie wzrost zużycia paliwa. Również urządzenia elektryczne, radio czy też inne wyposażenie samochodu również w pewnym stopniu
może powodować zwiększenie zużycia paliwa. Także jeżeli nie korzystamy z jakichś urządzeń, po prostu je wyłączmy. Jeszcze kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to jeżeli nie musimy, jeździmy z zamkniętymi szybami. Opór powietrza, zawirowania spowodowane otwartym oknem, czy też otwartymi oknami, powoduje również zwiększe zużycie paliwa. Samochody są projektowane, badane pod tym względem, dlatego każde uchybienie od myśli projektanta powoduje zaburzenie tego wszystkiego, opływu powietrza i nadmierny opór. Również, gdy część z Państwa zapewne ma bagażniki dachowe, kufry dachowe, przewozimy różne rzeczy, rowery, bagaże, gdy nieużywane, na pewno zdjęcie spowoduje zauważalne obniżenie zużycia paliwa. A oprócz tego z pewnością będzie ciszej podczas jazdy, bo każda taka rzecz na dachu zawsze powoduje jakiś szum, jakieś zawirowania powietrza i to, co przed chwilą mówiłem, również zwiększenie paliwa. Oczywiście oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, jedną z istotniejszych rzeczy jest to, aby mieć właściwe ciśnienie w oponach. W niejednym odcinku Państwu mówiliśmy, aby te ciśnienie w oponach badać jak najczęściej, bo to ma oprócz wymiernej korzyści, jeżeli chodzi o spalanie, również bardzo ważne jest dla naszego bezpieczeństwa, dla pewnego prowadzenia się auta na drodze. Wrócę jeszcze do zużycia energii przez nasz pojazd podczas jazdy. Przepisy obligują nas do jazdy na światłach mijania przez całą dobę, ale możemy takie światła z powodzeniem zastąpić światłami do jazdy dziennej. Opowiadałem o tym w jednym z odcinków, dlatego polecam szczególnie montaż takich świateł, bo gdyż oprócz tego, że oszczędzamy paliwo, to po prawidłowym montażu takich świateł unikniemy sytuacji, gdzie jedziemy bez świateł, bo ich po prostu zapomnieliśmy włączyć. Co jeszcze możemy zrobić? Otóż możemy jeszcze po prostu odchudzić nasz samochód. Tak powiedziałem, ale chodzi mi oczywiście o pozbycie się zbędnych kilogramów z bagażnika. Jeżeli nie ma potrzeby, po co wozić tą skrzynkę z ziemią do kwiatków, zbędne wyposażenie, jakieś rzeczy. Dlatego przejrzyjmy swój bagażnik, a może się okaże, że 10 kilo sam auto będzie lżejsze, a może to się przełożyć na mniejsze również spalanie. I ostatnią chyba rzeczą, której chciałem powiedzieć, chyba najmniej stosowaną przez kierowców, jest wyłączanie silnika na postoju. Generalnie przyjęło się, że postój powyżej minuty jest to już znaczne zużycie paliwa, także jeżeli stoimy ponad minutę i przewidujemy, że dłużej nam się zejdzie, wyłączmy ten silnik. To na pewno pozwoli nam osiągnąć oczekiwany skutek. Oczywiście nie przy tych mrozach, które były w zeszłym tygodniu. Minus 20 to już lekka przesada. Także wyłączenie silnika nawet na minutę, dwie już może nam spowodować wychłodzenie wnętrza. A teraz Państwo zobaczą, jak naprawdę ekonomiczna może być jazda. A to wszystko na filmach znalezionych w sieci. Mam nadzieję, że rady, które dzisiaj Państwo usłyszeli, przełożą się w naprawdę zmniejszenie zużycia paliwa w Państwa autach. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy je stosować, choć w części.
Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka już za tydzień.